Witam. Witamy. Witam serdecznie. W pierwszej kolejności gratulacje z otrzymanej nagrody Lew Biznesu 2022 od Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu. Proszę powiedzieć, czy panowie spodziewaliście się tej niesamowitej nagrody oraz proszę powiedzieć, w jakiej kategorii dana nagroda została wam wręczona? Bardzo się cieszymy, że kapituła doceniła nasz artystyczny wkład, to co robimy dla osób niepełnosprawnych, osób starszych. No i cieszymy się, że tak piękna nagroda trafi do kolejnych nagród w kategorii muzyka. No właśnie, z tego co wiem, na waszym koncie, na koncie waszego zespołu to jest już drugi Lew Biznesu. Proszę powiedzieć, gdzie tamta nagroda ostatecznie znalazła swoje miejsce? Na półce, na stole może gdzieś, może w szafce? Mamy taką specjalną półkę, na której odkładamy wszystkie nagrody. Od Ilony Adamskiej, która jest trzecia nagroda. Bardzo się z tego cieszymy, że tak się wspieramy od praktycznie samego początku naszej działalności. Jak 5 lat jesteśmy, oczywiście dzięki telewizji ATV mieliśmy okazję Ilonkę kiedyś poznać. I właśnie do dzisiejszego dnia tak wspieramy się nawzajem i to jest bardzo fajne, że wszystko tak rośnie w siłę. Jest pięknie, kolorowo, z uśmiechem, pozytywnie, z pozytywnym nastawieniem wszyscy, więc bardzo miła, fajna atmosfera, świetna energia. A proszę powiedzieć, ponieważ już powoli dobiega końca rok 2022, czy jeszcze na ten rok jeszcze macie jakieś plany zawodowe, czy w tym roku jeszcze będziecie koncertować, czy już tak naprawdę szykujecie się już do koncertowania w przyszłym roku? Myślę, że jeszcze jakieś koncerty się pojawią, natomiast cały czas czekamy na różnych kontrahentów. Niebawem będzie teledysk do kolendy Betlejemskie Pole, które oczywiście nakręci wasza telewizja. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że będzie to właśnie teledysk pod waszych skrzydeł. Myślę, że ten rok postaramy się już tak spokojnie dokończyć, a nowy rok przyniesie bardzo wiele ciekawych nowości muzycznych, no bo już niebawem ukazuje się nasza płyta Woda i Ogień i nasz jubileusz 5-lecia zespołu Kadar. No tak, w wersji tak zwanej oficjalnie papierowej takiej się ukazuje płyta Woda i Ogień. Kończymy płytę z kolędami, która też w międzyczasie znajdzie światło dzienne jeszcze w grudniu tego roku. I no jeszcze mamy różne zaplanowane koncerty na grudzień również tego roku. Koncerty kolędowe i nie tylko. Dla seniorów jeszcze mamy parę koncertów do zagrania, więc będzie się jeszcze trochę u nas działo do końca tego roku. A jeszcze słyszę, że jakieś pojawiają się propozycje właśnie tak na bieżąco, więc mamy co robić.